Czego uczy mnie Biblia w liście do Rzymian, 12 rozdział, od 13 wersetu? Modlitwa jest ważna w dobrych i złych dniach, dlatego pielęgnujmy regularne życie modlitewne. I do tego zachęca nas 13 werset 12 rozdziału listu do Rzymian. Wspierajcie świętych w potrzebach. By rozpoznać potrzeby innych wierzących, musimy się z nimi spotykać. By rozpoznać potrzeby innych wierzących, musimy się z nimi spotkać i ich wysłuchać, być otwartymi na ich słowa. Wtedy z pewnością nadarzy się okazja, żeby i pomóc duchowo, a jeśli potrzeba, to również materialnie. Werset 13 w dalszej części tego 12 rozdziału listu do Rzymian wskazuje na okazywanie gościnności. Okazujcie gościnność. Czy zapraszamy do siebie jedynie naszych przyjaciół i tych najbardziej sympatycznych wierzących? Gościnność dotyczy również zupełnie obcych ludzi i to wskazuje nam 3 Jana 5-8 oraz trudnych braci i sióstr, trudnych braci i sióstr, a zatem tych, którzy rzeczywiście jej potrzebują. W miejscowym zgromadzeniu jest to niezmiernie ważne zadanie. Z kolei list do Rzymian, 12 rozdział, werset 14. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Błogosławcie tych, którzy was prześladują. Błogosławcie, a nie przeklinajcie. W 1 Mojżeszowej, 12 rozdział, 2 werset, Bóg powiedział do Abrahama: będę ci błogosławił. Potem zaś dodał: tak, że staniesz się błogosławieństwem. Jest to prawdziwie chrześcijańska zasada. Otrzymaliśmy błogosławieństwo, aby przekazywać je dalej ludziom, nawet tym, którzy nas prześladują i wyśmiewają się z nas. 1 Mojżeszowa, 21 rozdział, werset 9, list do Galacjan, 4 rozdział, 29 werset. By błogosławić prześladujące i gardzące nami osoby, potrzebujemy szczególnej łaski od Pana Jezusa Chrystusa. Postawione jest tu przed nami poważne pytanie. Przysparzamy naszemu otoczeniu cierpienia, trudności i troski, czy raczej żyjemy ku błogosławieństwu innych? Także werset 15 nam tutaj służy podpowiedzią: weselcie się z weselącymi się. Weselcie się z weselącymi się, cieszyć się z serca z tymi, którzy się weselą, mimo że może sami nie mamy danej radości, tego nie jesteśmy w stanie uczynić sami z siebie. Pan musi podarować nam swoją łaskę. Z kolei dalsza część wersetu 15 w rozdziale 12 mówi: płaczcie z płaczącymi. To oznacza mieć współczucie z innymi, którzy doświadczają cierpienia i bólu. Pomyślmy o Panu Jezusie Chrystusie, gdy stał nad grobem Łazarza. Widząc płaczącą Marię, sam również zapłakał. Głęboko w swoim wnętrzu rozumiał jej ból. Płakał z płaczącymi. Werset z kolei 16, 12 rozdziału listu do Rzymian mówi: bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli, ale się do niskich skłaniajcie. Istnieje niebezpieczeństwo, że w naszych relacjach z wierzącymi staniemy się stronniczy. Dlatego też Słowo Boże napomina nas tutaj, żebyśmy zachowywali się względem wszystkich sprawiedliwie. I 16 werset, ta druga część 12 rozdziału listu do Rzymian mówi:
Nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie. Nie mamy dążyć do tego, co w oczach ludzi jest wielkie i wiele znaczy. Pan Jezus Chrystus o wiele bardziej chce widzieć w nas duchową skromność. I list do Rzymian, 12 rozdział, werset 16, pod koniec, mówi: nie uważajcie sami siebie za mądrych. Uważać siebie za mądrego to tendencja polegająca na tym, że człowiek chce zawsze widzieć wszystko lepiej od innych. Jakże chętnie osądzamy w życiu innych, co jest dobre, a co złe. Dlatego posłuchajmy ostrzeżenia: nie uważajcie siebie samych za mądrych. Wierzący doświadcza sprzeciwu i wrogości. Jest to rzecz znana powszechnie i również tutaj opisana w 12 rozdziale listu do Rzymian. Widzimy to na przykład w 17 wersecie: nikomu złem za złe nie oddawajcie. Oddawanie złem za zło jest naturalną ludzką reakcją. Pan Jezus Chrystus, nasz doskonały przykład, nie postępował w ten sposób. Jakże wiele złego musiał doświadczyć od ludzi, gdy zaprowadzili go na krzyż. On jednak był cichy jak baranek i nie otworzył swoich ust. Wspaniały Zbawicielu, Ty przeszedłeś tę drogę i nie oddałeś złem za zło. Tak możemy tutaj zawołać do Pana Jezusa takimi słowami. Rzymian 12:17b: starajcie się o to, co jest dobre w oczach wszystkich ludzi. Nam, chrześcijanom, wypada zachowywać się normalnie i po ludzku. We wszystkich konfliktach powinniśmy odnosić się wobec innych przyzwoicie. Werset 18, 12 rozdziału listu do Rzymian mówi: jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi miejcie pokój. Starajmy się żyć ze wszystkimi ludźmi w pokoju, by było to możliwe. Również i druga strona musi przejawiać dobre chęci. Niestety nie zawsze tak jest. Dlatego czytamy dalej: o ile to od was zależy. Oraz jeśli można. To pociecha dla wszystkich, którzy mają trudnego sąsiada, sprawiającego im trudności, mimo że starają się żyć z nim w pokoju. List do Rzymian, 12 rozdział, 19 werset, mówi z kolei: najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu. Albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Tak, apostoł teraz opisuje nasze zachowanie we wrogim otoczeniu. Gdy ktoś uczyni nam coś złego, nie powinniśmy się sami mścić, ani szukać okazji do zemsty. W psalmach widzimy, że wierząca resztka z Izraela w czasie ucisku będzie wołała do Boga o pomstę na ich wrogach. Wtedy będzie to właściwe, ponieważ Pan Jezus Chrystus wyswobodzi tych bogobojnych wierzących przez sąd. Czas łaski ma jednakże inny charakter. Pozostawcie to gniewowi Bożemu. Co mamy przez to rozumieć? Myślę, że słowa te zachęcają nas, abyśmy znieśli wybuch gniewu innej osoby, nie odpowiadając na to, ani się nie buntując. Pozwólmy, aby Bóg osądzał i działał, kiedy ktoś zadaje nam krzywdę. On mówi: pomsta do mnie należy. Z kolei werset 20, 12 rozdziału listu do Rzymian: jeśli tedy łaknie, czyli głodny jest, jeśli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go, jeśli pragnie, napój go,
bo czyniąc to węgle rozżarzone zgarniesz na jego głowę. Zamiast odpłacać złem za zło, powinniśmy zło zwyciężać dobrem. To idzie jeszcze o krok dalej niż pouczenia z poprzedniego wersetu, który uczy nas znosić gniew w milczeniu. Tu z kolei potrzebujemy szczególnej pomocy i łaski naszego Pana. Gdy pomożemy lub uczynimy coś dobrego człowiekowi, który jest źle wobec nas usposobiony, zgarniamy węgle rozżarzone na jego głowę. Zawstydzamy go przez nasze postępowanie. W każdym razie niejednokrotnie musimy doświadczyć, że niektórzy mają bardzo grubą skórę na głowie i potrafią dobrze znieść te rozżarzone węgle. I także 12 rozdział, 21 werset rzuca nam nieco więcej światła. On brzmi: nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.